Paweł, po meczu z GKS-em Katowice mówiłeś, że to cenny remis, że to zwycięski remis. I teraz tak na chłodno rzeczywiście nastroje po tym remisie z GKS-em są dobre w drużynie? Myślę, że nastroje są dobre, bo z przebiegu meczu, schodząc na przerwę, przegrywaliśmy 2-0. Udało się po raz kolejny w tym sezonie gdzieś tam wrócić korzystny wynik. Tak jak wcześniej mówiłem, szanujemy ten punkt i jedziemy teraz do Olsztyna, żeby powalczyć o całą pulę. No właśnie, jedziemy do Olsztyna na mecz ze Stomilem, który zarówno organizacyjnie, jak i sportowo dołuje w tym momencie. Myślę, że nie ma co tutaj zwracać uwagi, koncentrować się na problemach organizacyjnych Stomilu, bo to nie ma żadnego znaczenia. Stomil gra wszystkie mecze na wyjazdach. Na pewno nie jest to łatwe zagrać bodajże 9 meczy z rzędu na wyjazdach. Na pewno zaczęli dobrze, później przytrafiła się jakaś seria porażek. Jednak my jedziemy w 100% skoncentrowani i jedziemy po prostu zagrać ten dobry mecz, zagrać swoją piłkę i powalczyć o pełną pulę. Dla Ciebie jako byłego zawodnika tego klubu jest to spotkanie wyjątkowe? Na pewno tak. Stomil jakby dwa razy pomógł mi w ciężkich momentach, bo dwa razy tam trafiłem po okresach jakby niegrania w piłkę. Dwa razy tam udało mi się odbudować, także ja darzę ten klub wielkim sentymentem, jednak mówię, no tutaj na boisku o tym, co było kiedyś, na pewno zapomnę i skupię się w 100% na tym, żeby zostawić dużo zdrowia i dużo jakości w Odrze w jutrzejszym meczu.